Witam wszystkich bardzo serdecznie w czwartek 31 grudnia, koniec roku 2015. No i tak bym chciał dzisiaj Wam troszkę opowiedzieć o historii mojego kanału, podsumować ten cały rok 2015. No bo ponieważ dosyć fajnie to wszystko zleciało, szczerze mówiąc, od marca, kiedy zacząłem rzucać filmiki, tak od połowy marca. No, 18 marca, no, tak można zaokrąglić od połowy mniej więcej. Chciałbym Wam, tak drodzy, opowiedzieć właśnie co, bo kanał w ogóle mam, mój kanał jest od 2011 roku i ktoś mógłby się zastanawiać, czemu wcześniej na przykład nic na tym kanale nie robiłem. Otóż historia mojego kanału jest taka, że jak założyłem pierwszy raz w ogóle o YouTubie dowiedziałem się o istnieniu YouTuba gdzieś w 2008 roku. No kiedy to na przykład tam wszedłem sobie przypadkowo i zobaczyłem, że jakieś tam teledyski lecą, jakąś muzykę tam można posłuchać, ale też nie zdawałem sobie sprawy, że można filmy po prostu przesyłać swoje własne i wrzucać na internet. No i tak dosyć przynajmniej gdzieś około 2-3 lata oglądałem samego YouTube'a, tam różne filmiki, ale bez zalogowania się. Same filmy oglądałem bez możliwości dodania komentarzy czy oceniania filmów. No i w którymś momencie postanowiłem, że jednak się zarejestruję, zaloguję się na tego YouTube'a i będę mógł dodawać komentarze do różnych filmów, tam oczywiście łapkować, czy mi się podoba, czy mi się nie podoba ten film. No i sprawa zaszła do tego stopnia, że jak już założyłem konto, no to w którymś momencie odkryłem kanał taki o nazwie Retrogralnia. Tak, bo oni zaczynali w 2010 roku, potem ja tam rok później założyłem konto. No i tam jeszcze akurat w tym czasie, jak zakładałem konto, to oni jeszcze tam jakieś filmy nagrywali dodatkowo. Jeszcze tam wrzucali. No dalej wrzucają filmy oczywiście, nie, ale chodzi mi o te ich pierwsze dwa lata na YouTubie, które wrzucali tam konto. Co ty świrujesz, stary? Sorry. No i tak znalazłem kanał właśnie Retrogralni na YouTubie. I tak sobie pomyślałem, że jeszcze jak zobaczyłem ich kanał, to wrzucę sobie w pasek wyszukiwania, wpiszę sobie Amiga 500. Bo też lubiałem sobie po prostu do tego komputera cały czas wracać przez różny czas. No i sobie pooglądałem trochę filmów i było faktycznie dużo zagranicznych, było o Amidze 500. No ale też Retrogralnia miała właśnie swój filmik o Amidze 500 i muszę Wam powiedzieć, że na samym początku oni mnie zainspirowali. Oni mnie zainspirowali tym, żeby powrócić do retro, żeby się tym bawić, żeby wspominać sobie fajnie spędzony czas przy tym sprzęcie, przy tych grach oczywiście wszystkich. No i postanowiłem, że sobie zakupię taką Amigę jeszcze raz. Jeszcze raz kupiłem jedną, kupiłem drugą, zbudowałem sobie niezłą kolekcję. Możecie zobaczyć na moim Facebooku, jakie tam zdjęcia powrzucałem ze swoich starych kolekcji. No i był taki moment, że właśnie pozbierałem sobie trochę sprzętu i tak dalej. I tak pomyślałem, że to będzie pomysł na mój kanał, że będę też nagrywał właśnie podobne filmiki, żeby to pokazywało Amidze. I miałem trochę tych filmików, trochę w 2012 roku, tam chyba 3-4 filmy jakoś nagrałem. Jeśli ktoś jeszcze mnie subskrybuje z tamtego czasu, to na pewno pamięta moje filmy. No i w pewnym momencie zaszła taka dość przykra sytuacja, kiedy już w ogóle skompletowałem sobie to wszystko, co chciałem. Kupiłem sobie Amigę 1200, Escoma. Także pozdrawiam Borga z Retrogralni, teraz on ma tego mojego Escoma, bo kiedyś wystawiłem w ogóle na Allegro, ale zaraz do tego dojdziemy i potem się okazało, że to Jakub z Retrogralni kupił tą Amigę 1200 Escom ode mnie. No i kiedy już wszystko pozbierałem, miałem tą swoją kolekcję wymarzoną, miałem Amigę, miałem drugą Amigę, Atari tam jeszcze było, pamiętam też 2600, którego nie miałem, ale też akurat miałem przypadkowo od szwagra dostałem, bo gdzieś tam u kogoś znalazł tą konsolkę, no i tak mi podarował. No i kiedy już tak pod koniec 2012 roku to było, kiedy już zebrałem wszystko, nie, przepraszam, w 2013, tak, w 2013, początek 2013 roku. I spotkała mnie dosyć niemiła sytuacja. Miałem wypadek samochodowy. Tak, miałem wypadek samochodowy. Był taki moment, że kupiłem samochód na kredyt. Używany oczywiście, używany. Passata B4.
No i fajnie się nim jeździło. Fajnie, wszystko elegancko. Pojeździłem tydzień czasu. To była jeszcze wersja tego Passata B4, wersja Pacific, 96 rok. To on był na wszystkim. Miał klimę, miał skórę i po prostu samochód marzenie. Samochód marzenie, bo cały czas z Passatami B3 jeździłem wcześniej. No i w końcu udało się B4 kupić, bo wziąłem od siebie, u siebie w robocie wziąłem pożyczkę od mojej szefowej, która mi dała. Bo to oczywiście samochód do jeżdżenia, do rozwożenia gazet. No i w pewnym momencie spadł sobie jeszcze śnieg 30 marca 2013 roku, a już się wcześniej zapowiadało się tydzień, dwa, wcześniej zapowiadało się, że wiosennie będzie. No i wtedy jak spadł ten śnieg, no to niestety spadłem z górki i dachowałem tym samochodem. Dachowałem, miałem ten samochód jakoś niecały tydzień, wtedy pamiętam, ubezpieczyłem, zarejestrowałem. Zaraz przejdziemy, to ja wam pokażę zdjęcia tego Passata. Podejdziemy do kompa, bo przy okazji statystyki wam pokażę wszystkie. No i spadłem z tej górki, no i niestety sprawa zaszła tego typu, że po prostu no i dostałem mandat od policji, potem sprawa się półtora roku w sądzie ciągnęła, nie wiem jak to poprawnie powiedzieć, że z winy mojej, tak, i jeszcze do ubezpieczenia też przesłałem zdjęcia wtedy, że ten samochód jest zniszczony, że jakieś odszkodowanie, czy coś się należy, czy ubezpieczalnia coś wypłaci, to na domiar złego jeszcze mi powiedzieli, że ja sam wypadek upozorowałem. No ale to, że było ślisko, że był lód oczywiście, no to nie szkodzi. Ważne, że wypadłem z tej drogi i upozorowałem swój wypadek. O, tutaj. No i tak zniszczyłem tego Passata swojego, długo opłakiwałem ten samochód. Ale co to ma wspólnego z moim kanałem? To już właśnie wam mówię. Że jak wtedy, jak ten samochód zniszczyłem, no z wypadek, spadłem z góry, dachowałem i już ten samochód się do niczego nie nadawał. No to musiałem całą swoją kolekcję po prostu sprzedać, no bo potrzebowałem pieniądze już na kolejny samochód, by rozwozić dalej gazetę, którą rozwożę do dzisiaj. Bo już moja szefowa powiedziała, sorry, ale drugiej pożyczki ci już nie mogę dać i masz czas na to, by załatwić samochód, a przez tydzień możesz sobie pojeździć służbowym. Ale też służbowego nie możesz mieć cały czas, bo to jest właściwie dla pocztowców, a nie dla gazetowców, nie? Dobra, no i załatwiłem drugi samochód, oczywiście kosztem swojej kolekcji, którą w całą sprzedałem. No i to mnie właśnie ten kryzys dopadł w 2013 roku i sobie tak potem pomyślałem, kurde, no tak, kolekcji całej się pozbyłem. Z kolekcji, którą całą swoją sprzedałem, no to udało się troszkę pieniędzy z tego uzbierać, tam około 3000 zł, żebym za to wszystko pościągał, bo to sprzedawałem po kawałku na Allegro, nie? To sprzedałem jedną rzecz, to drugą rzecz. Codziennie na pocztę latałem, by wysyłać je po jednej rzeczy do kupujących. No i kiedy już sprzedałem tą całą swoją kolekcję, już miałem drugi samochód, kupiłem wtedy, znowu przerzuciłem się na Passata B3 i zaczął się ten problem, że, ale to też głupi byłem, że usunąłem te stare filmy z tamtego okresu, no bo też były fajne, tam tłumaczyłem o Amidze 1200S, tam pokazywałem też dla początkujących, jak podłączyć Amigę do telewizora. No i takie tam biadolenie. A, i wiem, że pamiętam, żaliłem się jeszcze wtedy, jak pokazywałem Amigę 500+, że mi przestała działać, bo bateria wylała. I to była ta wersja, którą kupiłem wtedy w Anglii. To był karton Classic. No, ten co Kapitan Planeta jest na boksie namalowany. Tam były Lemmingi, Deluxe Paint jeszcze. Cały po prostu zestaw i pierwsza część Lotusa jeszcze. No, kupiłem tam gdzieś około za 70 funtów, za 70 funtów w 2012 ten karton Classic. Na moim fejsie możecie zdjęcie zobaczyć. No, to jest na tym stole tutaj, no, na tle tej ściany mojej pomarańczowej. No i tak, i w momencie, kiedy pozbyłem się już wszystkiego, zacząłem się zastanawiać, kurde, i co ja mam teraz zrobić? I mam ten swój kanał, chciałbym to jakoś wykorzystać. I tak szukałem wrażeń, powiem wam. Szukałem wrażeń, bo miałem dużo pomysłów na swój kanał. I tak sobie pomyślałem, dobra, nie wypaliła mi kolekcja, nie wypaliły mi Amigi, to może wrzucę coś dla odmiany na ten kanał. I miałem w ogóle w zamierzeniu wrzucać bajki. Serio, bajki. Smurfy, Gumisie, całą mieszankę różnych bajek z lat 90., 80. No i Kaczor Donald oczywiście z lat 30., 40. No i wrzuciłem tam kilka bajek i patrzę na drugi dzień, jaka zadyma na tym YouTubie, ile nadużyć. Tak, i tu mi blokowali film, i tu blokowali, i ciągle prawa autorskie naruszałem. Ale zacząłem się zastanawiać, skoro mój film blokują, to czemu na innych kanałach filmy normalnie funkcjonują? I to ludzie mają mega oglądalność na tych filmach i
jakoś to funkcjonuje normalnie. Nie wiem, czy jakoś te filmy są magicznie przekonwertowane, że YouTube po prostu ich nie rozpoznaje. Sorki. Tak jakoś dziwnie. No ale dobra. I wrzucałem. Chciałem wrzucić trochę tych bajek. Króla Lwa, pamiętam, też wrzuciłem. To też to nie wypaliło. To też było ponad 60 nadużyć. Już pod koniec przetwarzania tego filmu. No i tak szukałem sobie pomysłu. Tak sobie szukałem pomysłu na ten kanał. Co ja mam z tym kanałem zrobić? To powiem wam, że głupoty mi przychodziły do głowy. To czasami chciałem sobie po prostu coś zniszczyć. Niszczyłem różne rzeczy, żeby po prostu tylko uwagę przyciągnąć ludzi. Tak, żeby tylko jakąś widownię zdobyć czy coś. I tak się motałem w myślach, co by tutaj zrobić. A chciałem po prostu koniecznie coś z tym YouTube'em swoim zrobić, bo jestem samotny, tak? Samotny, nie mam nikogo i też nie chcę, bo tak mi się dobrze, fajnie żyje. No ale po prostu chciałbym mieć też jakąś wirtualną znajomość, tak? Z ludźmi, tak jak teraz dzisiaj z wami mam i rozmawiamy sobie o retrosprzęcie. Tak wcześniej coś próbowałem jakimś filmikiem przyciągnąć uwagę widowni. No i tak, ten film nie zadziałał i ciągle było jakoś tak, ciągle same nie wypały. Aż w momencie doszło do tego, że postanowiłem, że jeszcze raz wszystko zacznę od nowa, że kupię sobie Amigę, tak jak widzieliście mój unboxing z 18 marca. No i tak z tego filmika zrobiło się, aż 142 filmy się rozmnożyły. No i jest was dzisiaj tylu, ilu jest, oglądacie te filmy, to mnie też motywuje, żeby dalej to nagrywać. Ale słuchajcie, wniosek z tego jest taki, że odnalazłem się w tym YouTubie, że wiem po prostu, z czego chcę. Poprzedni czas uważam za czas stracony, no bo też oczywiście na niektóre rzeczy no nie miałem wpływu, ale mogłem po prostu też wcześniej zacząć i dzisiaj by wyglądało to zupełnie inaczej, ale powiem wam tak, coś szczerze. Żeby coś się w życiu udało, nie, jeśli coś się udało, a potem coś to po prostu nie klapło, nie ruszyło z tym, to warto zacząć od początku, jeśli wiemy, że po prostu to będzie miało sens, tak? Tak jak dzisiaj moje filmy mają sens dla was, dla mnie, że oglądamy oboje, budujemy retro scenę na naszym polskim YouTubie. No i chcemy po prostu. Chcemy, bo cieszymy się wszyscy, że wspominamy sobie, bo to większość z tym retro sprzętem to są wspomnienia. To mój kanał nie jest po prostu kanałem lekcji informatyki. To jest po prostu wszystko dla zabawy. To jest po prostu nostalgiczne takie podejście do tego wszystkiego. Oczywiście są fajne te poradniki też u niektórych osób i u mnie, że trzeba po prostu o ten sprzęt dbać, żeby przetrwał kolejne 10-15 lat. I tak to po prostu widzę, że ten kanał jest dla mnie wyłącznie i dla was rozrywką. Jak już sama nazwa wskazuje, pod filmikiem każdym rozrywka, dział rozrywka. To nie jest nauka i technika, to nie są jakieś tutaj nie wiadomo jakie dziwaczne rzeczy, żebyśmy z Amigi zbudowali sobie statek kosmiczny czy coś innego, bo słuchajcie, ja się zgadzam z wami, że mamy różne po prostu zdania na różne tematy, tak, w różnych na temat różnego sprzętu. Każdy ma swoje zdanie, ale jakie by te zdanie wasze nie było, czy to będzie takie, czy to będzie takie, i tak wszyscy skończymy na grach. No bo taki jest tego efekt końcowy, tak, że możemy się znać na wszystkim. Ktoś może, nie wiem, ja czasami nie odpisuję na takie wiadomości, jak ktoś mi jakieś tam filozoficzne pytanie zada. No nie odpowiadam, bo nie wiem po prostu. Jak na coś nie wiem, to nie odpowiadam. I też ja po prostu nie potrzebuję wiedzieć, że na Amidze można, nie wiem, uruchamiać rakietę czy coś, nie? Że jak ktoś by się uparł, no to by może przerobił na takie coś. Nie no, śmieję się teraz, wygłupiam, ale tak czy inaczej, nasze hobby polega na tym, żeby się po prostu tym sprzętem fajnie bawić, a nie robić na tym magii, filozofii, bo tak czy inaczej wszyscy skończymy na grach. Jeszcze chciałbym wam pokazać statystyki mojego kanału. Teraz to było właśnie takie opowiadanie na temat tego, jakie miałem początki na tym kanale i jaki jest dzisiejszy efekt. No i pozdrawiam wszystkich, retrogranie pozdrawiam. Przepraszam za to, że mnie zainspirowali na początku, mimo że im jeszcze tego chyba nie mówiłem. No ale teraz jak obejrzą ten filmik, to na pewno się dowiedzą, jak to wszystko było. Dobrze, przejdźmy drodzy do kanału mojego. Odwrócę kamerę, bo nie będę robił zrzutu
pulpita, także odwrócę i obejrzymy sobie statystyki mojego kanału. Zapraszam. No i tak, witam już przy komputerze. Może na samym początku wam pokażę właśnie tego Passata, którego rozwaliłem. I tutaj spadłem dosłownie no z takiej górki, ja niestety mam tylko tutaj dwa zdjęcia, a tu jest taka górka po prawej. No i tutaj z tego się sturlałem, no i ten samochód był raz dachowany, ale długo go opłakiwałem. Jezus Maria, ten silnik to naprawdę był dużo ładniejszy od mojej byłej baby. No tak ładnie ten w ogóle samochód chodziło i tutaj jeszcze sobie, jeszcze tutaj MZ, nie? Czyli moje imię i nazwisko, pierwsza litera imienia i pierwsza litera nazwiska. 386, czyli marzec 86 jestem, no i Görlitz tutaj, niedaleko. No, niedaleko, Görlitz tutaj, gdzie mieszkam. No, no i taki oto pasacik, kurde. Długo go opłakiwałem, przez ponad 2 lata spłacałem powietrze. Teraz jakoś w tym roku w maju skończyłem go spłacać. Niestety, no. Dobra, ale było, minęło i cóż poradzić. Dobra, przechodzimy do statystyk. No, jesteśmy przy statystykach, także ja tutaj ustawię, bo tutaj jest ostatnie 28 dni, ale ja mogę ustawić tutaj bieżący rok 2015. I tak by, drodzy, wyglądały podsumowania całego roku, które chciałbym wam właśnie teraz pokazać. Łączny czas oglądania wszystkich filmów 790 953 minuty, wyświetlenia 149 658. No, wyświetlenia wszystkich filmów ogólnie. Średni czas oglądania 5.17, elegancko, bo skoczyło. Skąd ostatnio skoczyło? Chyba z 5.12 albo z 5.13, także o 5 sekund film dłużej oglądacie. Dziękuję bardzo. No i tak, tyle co udało się przez 2 tygodnie zarobić, $1. No, czyli na to nawet nie ma co patrzeć, bo to z tego i tak nie zamierzam w ogóle z tego kanału się utrzymywać, także niech sobie lecą niewinne reklamy. Nie mam żadnego, jak to się mówi, menadżera, który by mi ustalał, że na przykład, nie wiem, wrzucaj po 5 filmów dziennie, a to wtedy dam zarobić. Mówię, nie, tak nie będzie. To są takie po prostu reklamy bez, jak to się mówi, no bez partnerstwa, o coś takiego. Także tak by sprawy wyglądały. No i co tu jeszcze więcej? Pozytywnych, oceny pozytywne, czyli łapki w górę 5453, oceny negatywne, łapki w dół 260, 4746 komentarzy, 251 udostępnień, filmy na playlistach 446. Tak, jeszcze tutaj bym chciał wejść w subskrypcję. No i tu mamy coś takiego, mamy pozyskane subskrypcje 1114, utracone subskrypcje 114. No, ale tutaj większość, na przykład jak tu jest pokazane, to tylko 2 subskrypcje zostały utracone z powodu zamknięcia konta. No, subskrypcje utracone przez film, także przez niektóre filmy ludzie cofnęli subskrypcje. No i niektóre przez ogólnie przez kanał. Tak, bo to nie wiem, być może się komuś już kanał znudził i nie chciał oglądać. No i w każdym razie 114 subskrypcji utraconych. Także na kogoś musiałem bardzo źle wpłynąć, że tak jest, a nie inaczej. Chyba że niektórzy, już słyszałem, spotykałem się z taką opinią, że niektórzy po prostu filmy cofają subskrypcje i subskrybują z powrotem sobie. Tak, dla jajek oczywiście. No i tak by wyglądały statystyki, drodzy. 144 filmy udało się nakręcić przez ten cały rok. No i ogólnie dalej mnie motywujecie, żeby nagrywać dalej filmiki i wam pokazywać w nostalgiczny sposób cały czas. No i tak by to wyglądało. Teraz chciałbym przejść tutaj do sprzętu, które żeście przesłali przez cały rok. I przechodzimy i oglądamy. Tylko zanim przejdziemy do oglądania waszych sprzętów, które nadsyłaliście przez cały rok, otworzę sobie browarka. Ach, dobra. Ręcami można było. Wasze zdrówko. Przejdźmy i oglądajmy. No, tylko ja jeszcze przy okazji włączę tutaj muzykę, żeby nie było za cicho. I będziemy sobie sprzęciki oglądać. No, Amiga, I love you, tak. Z protrackera prosto. Wezmę sobie tu browarka, żeby się nie wylał w razie czego. A więc tak, zaczniemy może od tej strony.
To jest Sega Mega Drive, wersja druga. Wersja druga, tu jest Sonic do tego gra i oczywiście telewizor. Telewizor przesłał Paul Mike, serdecznie pozdrawiam i dziękuję jeszcze raz za konsolkę nadesłaną. Do konsoli jest też osprzęt oczywiście, jest jeden pad, jest zasilacz, tylko że to mam schowane, to już tego nie wyciągałem. No i dobra, tutaj kolejne co mamy, od Przeszczepixa przyszła nagrywarka. Tak, nagrywarka oczywiście jest w komputerze podłączona, plus jeszcze dyskietki, także dziękuję też oczywiście za nadesłaną nagrywarkę. Dobra, troszkę przyciszę, żeby mnie dobrze było słychać. Tutaj jest paczka, którą wygrał Waluch Commodore 64 wczoraj w konkursie, także wyślę po nowym roku Waluch, ponieważ no w tym już nie zdążę, już nie dam rady. Także tak by sprawa wyglądała, ale już jest ładnie zapakowane i gotowe do wysyłki. Co tu mamy dalej? Tu jest konsola. Pegasus to jest Action Set, jest wersja. Ten sprzęcik przesłał Przemas Or. Także jeszcze nie kupiłem tej przejściówki, ale na pewno po nowym roku się za to wezmę i zrobię porządek z tą konsolką, bo też chciałbym to po prostu wypróbować, a też już tutaj ciągnie, żeby to sprawdzić. Dobra, może to przestawię tutaj na bok, żeby jeszcze dostać się tutaj dalej do pudełek. O, w to miejsce. Co tu kolejne? To jest konsola, która przyszła od Jakuba Bass. Tak, do tego jeszcze jest czasopismo z roku 92. Jest jeszcze wydanie Pixel Heaven, ale gdzieś tą gazetę zakopałem i nie mogę się do niej dostać, ale jest na pewno gdzieś w tych wszystkich gazetkach. Także do konsoli też jest osprzęt, są dwa pady. Karta pamięci chyba też była, już nie pamiętam. No i zasilacz oczywiście, nie? Także pozdrowienia dla Jakuba. Tu jest Pegasus, który przyszedł przedwczoraj. To jest MT777DX. Przesłał MCN, tak się nazywał przynajmniej na Facebooku, ale na YouTubie nie wiem jakiego manika. W każdym razie konsolka też będzie do przetestowania po nowym roku. No i sprawdzę jej działanie i też oczywiście napiszę i dam znać. Dobra, tutaj następnie mam stację dyskietek, ale to sobie przerobiłem na emulator. Emulator polega na tym, że tutaj się wyciąga kartę SD w tym miejscu. Ja, niech tym palcem bym musiał odwrotnie. O. Tak, tu się wyciąga kartę SD i daje w te miejsce. Tylko dobrze by było tutaj zajrzeć. O. O, i tak się wkłada i w tym momencie mamy emulator SD2IEC w obudowie stacji 1541. Ja sobie tutaj jeszcze taki dorobiłem światełka. O, i to tak fajnie świeci tutaj. No i tutaj takie światełka ma fajne, to sobie tak dorobiłem i tutaj ta obudowa udaje stację dyskietek i tu jeszcze jest z przodu taki ten moment, bo muzyka się już widzę powtarza. Damy na coś innego. O. No i dobra, można już tutaj wyłączyć w takim razie. O, tu jest wyłącznik. O, tutaj sobie przerobiłem tak samemu, bo Amichar przesłał stację. Mimo że ta stacja była niesprawna, tam były układy do wymiany, a to już tam nie za bardzo się na tym znam, więc pomyślałem, że SD2IC do tego wrzucę. No i tak się złożyło, że akurat wrzuciłem. To jest box z fajnymi gratami, które kiedyś przesłał Igoras. Igoras kiedyś nagrywał filmy, niestety już teraz nie nagrywa. No szkoda, bo jego filmy naprawdę były fajne. Tam parę razy żeśmy współpracowali. I tak, Igoras kiedyś przesłał mi właśnie taką koszulkę, MGR Zygadło. Jak będzie ciepło, to oczywiście będę zakładał. Tu jest koszuleczka, która przyszła od Igorasa. Tak, tutaj przesłał dwie gry do tego, Seek and Destroy i Lotusa. Bo tam żeśmy się wymienili, pamiętam wtedy za remont tej Amigi. A już nie pamiętam, bo tam za dużo rzeczy żeśmy się troszkę wymieniali. No i ostatecznie od niego przyszła też Amiga 500+. Tutaj no, ja jeszcze jej nie wybielałem od tamtej pory. Od niego też przyszła ta stacyjka jest po remoncie, to sam przerobiłem ją na Dataluxa i wstawiłem tutaj PC-tową stację. Też ten modulator był od niego, pamiętam, no i ta stacja dyskietek też jest od niego. Także jak oglądaliście moje filmy z maja, to na pewno znajdziecie w okolicy maja pewien film, który jest pod tytułem Paczka akcesoriów amigowych. To możecie tam zobaczyć, w jakim stanie to wszystko wyglądało. Ta stacyjka jest po remoncie. No i tutaj fajne zabawki kiedyś nadesłał Igoras.
Także pozdrowienia dla Igorasa, jeśli ogląda te moje filmy dalej. I tutaj boks też był od niego. I tutaj jeszcze od niego właśnie. Tej myszki nie dostałem od nikogo, tą kupiłem sam akurat. Tu jeszcze od niego było te pudełko Dataluxa, tylko że te pudełko było puste, te dyskietki ja już sam tutaj spakowałem. No i te pudełko jeszcze było od niego. Tutaj jest konsola Rambo. Konsolę przesłał Retro Gaming Room. Bardzo fajna konsolka. To jest akurat ta wersja, którą ja miałem. I ten River Ride z tą samą wersją, które też kiedyś miałem. Także pozdrawiam Retro Gaming Room. Dziękuję bardzo za konsolkę. Co tutaj kolejne? No i ostatnie już zestaw od Retro Fan. Od Adama, który też niedawno założył kanał. Bardzo fajnie swój kanał prowadzi. Opowiada głównie o Atari ST. Także polecam na jego kanał zaglądać, bo dużo się specjalizuje w Atari właśnie ST. Czy STF, czy jakieś tam jeszcze podobne do Atari ST, te mniejsze modele. Nie pamiętam już dokładnie ich nazwy. 65X, tak. Zwracam honor, przepraszam, to się nazywa 65X. No i tu są płytki też, które były od niego. I tu jest taka księga z czasopismami Amiga od 92 roku. No. I tu są wszystkie numery, cały rocznik 92 Amiga. Tak sobie fajnie w tej książce przerobił. Dziękuję Wam drodzy bardzo za obejrzenie tego długiego filmika. No troszkę było opowiadania o tym wszystkim, także tak widzę podsumowanie całego roku. Życzę Wam dużo zdrówka, wszystkiego dobrego. Walczcie o swoje. Momencik. Walczcie o swoje, nie dajcie się zwariować. Bo wiemy jaki jest rok. Ja Wam nie będę słodził, że życzę Wam wszystkiego, wszystkiego naj, bo każdy po prostu nowy rok przynosi nowe problemy, ale życzę Wam po prostu, żeby tych problemów byście mieli po prostu mniej. Bo całkowicie nie da się ich wyeliminować. Wiemy o tym wszyscy, bo wiemy jakie jest życie. Musimy codziennie ganiać za naszym życiem, ogarniać je. Życzę Wam niemniej jednak tych problemów, żeby było jak najmniej. I z mojej strony to już wszystko. Teraz wypiję za Wasze zdrówko. I tak jak już mówiłem, walczcie o swoje, a będzie wszystko dobrze. Na razie i do następnego roku. Trzymajcie się.